Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Słowa dowódcy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka mówią nam wiele o postawie polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej. 1. Dywizja Pancerna została sformowana w lutym 1942 roku w Szkocji. Jej symbolem jest stylizowane husarskie skrzydło oraz szyszak, które były elementami nawiązującymi do polskiej ciężkiej kawalerii z czasów nowożytnych. Znajdujemy się przy amerykańskim czołgu Sherman Firefly, który jest jednym z największych eksponatów na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nosi on symbole 24. Pułku Ułanów z 1. Dywizji Pancernej. Nazwa czołgu Sherman pochodzi od nazwiska jednego z generałów Unii wojny secesyjnej. 1. Dywizja Pancerna trafiła do Normandii w lipcu 1944 roku. Odegrała kluczową rolę w bitwie pod Falaise w Normandii, a następnie wzięła udział w wyzwalaniu Francji, Belgii oraz Holandii. Od początku kwietnia walczyła w północnych Niemczech. Szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej zakończył się zdobyciem niemieckiej bazy morskiej Wilhelmshaven. 6 maja Polacy weszli do miasta, gdzie zajęli port i przejęli niemieckie okręty. Po zakończeniu wojny wielu polskich żołnierzy, m.in. z 1. Dywizji Pancernej, pozostało na zachodzie. Wielu z nich nigdy nie wróciło do ojczyzny. Nie mogli tego uczynić, ponieważ w Polsce nastały rządy komunistyczne, zależne od Związku Sowieckiego, a ich samych mogły spotkać represje. Dowódca dywizji, generał Stanisław Maczek, szczęśliwie doczekał czasów, kiedy Polska stała się suwerenna. Zmarł w 1994 roku w Edynburgu.